Cześć, z tej strony Wojtek, a wy jesteście na kanale To Wszystko Winalfów, ale dzisiaj nie do końca, bo ze mną jest, kurde, to taka hipokryzja trochę nazywać swój kanał Mistrz Markus, tak? Dobrze mówię? Bo tak. Teraz za każdym razem muszę się zadać do ciebie mistrzu. To jest sprytne zawirowanie, żeby ludzie wiedzieli. Nie, poważnie, to jest ksywka, która wzięła się z książki. I chodziło o mistrza alchemii. No ale w każdym razie ci, którzy bywają na moim kanale, to znają cię, bo grasz u mnie w Wewnętrznego Kroga, no i grasz u mnie w Legendę Pięciu Kregów, ale też prowadzisz u siebie Warhammera, dlatego że mało mistrzów gry do Warhammera u nas jest. Znaczy są, ale nie chcieli tego robić, więc musiałem zaczerpnąć sił z zaprzyjaźnionych kanałów. Więc zaprosiłem kolegę, byśmy rozmawiali o dodatkach, które wydaje Kopernikus do Warhammera. No i generalnie oni tego tyle wyrzucają, że możemy mieć kłopot się ten, co jest oczywiście dobrą rzeczą, ale tak jak się umówiliśmy, to omówimy sobie najświeższy, czyli przygody w Ubersirku 2. A potem będziemy się po prostu, myślę, że w miarę możliwości cofać z tym, co było wcześniej, i może uda nam się wszystko omówić. Na końcu, nim jeszcze zaczniemy sobie rozmawiać o tym, to tylko powiem, że jest dodatek z przygodami i generalnie on jest praktycznie tylko poświęcony dla mistrza gry. Więc jeżeli oglądają nas gracze i nie chcą psuć sobie tej zabawy, no to wiadomo, zostawiacie suba, lajka ten i wychodzicie. Tak samo. Nie, tak mutują samo. I oglądają do końca. A, lepsze. Tak to się robi, dobra. Może, a jak potrafią czytać z ruchu walk, przecież jest taki talent, nie? Więc... Słuchaj, ale to wiesz, zasłaniasz się mikrofonem i po problemie. Okej. Okay. Więc przygody w Ubersirku, tom drugi. Ja jeszcze na wstępie tylko powiem, że nim zaczniemy sobie dyskutować o konkretnych przygodach, Będę się posiłkował, mam otwarte tutaj w wersji PDF, nie chcę mi się iść na górę, bo piętro wyżej mam wersję fizyczną. Jest tu pięć przygód do Warhammera, które rozgrywają się w Ubersirku albo w jego okolicy. Potem mamy dwa dodatki. Zacznę sobie od dodatku drugiego, który jest o tym, co... Jak wydarzenia z wewnętrznego wroga mają wpływ na to, co się dzieje w Ubersirku? No i przewodnik po czarnej skale, który, jak mówiłeś, tobie się najbardziej spodobał. Ale dobra, lećmy. Nie inaczej, lećmy po kolei po przygodach, nie? Ta świetlna przesyłka. Co myślisz o tej przygodzie? Ja bym powiedział najpierw moje uwagi klasyczne do wszystkich, które mam, do wszystkich scenariuszy Kopernikusa. Mm-hmm. Jak sobie zawsze otwieram je i przeglądam. Dla mnie jedna rzecz w nich jest niezadowalająca, to są ich mapy i tak wyglądają NPC. Dla mnie to jest coś, co nigdy mi nie siedzi. I zawsze robię to, przekonwertuję to na swoje, także tu są jakby ten, dalej jest ten klasyczny układ z czwartej edycji zachowany. Do wszystkich przygód. Znaczy, wiesz, ja myślę, że to jest wersja, że to jest nawet nie błąd, znaczy błąd. Bo nie błąd, bo podejrzewam, że niektórym może się to podobać, ale to nie jest... To jest kwestia gustu. Nawet nie o to chodzi, tylko to jest kwestia Cubicle 7. Bo to oni mają jakąś tam szansę, jakąś ramę, którą wykorzystują, ale jak najbardziej rozumiem cię. Ja nie mam tego problemu. Ja na przykład uważam, że tych map jest za mało, bo w niektórych przygodach są sceny, w których mógłbyś wykorzystać mapę, szczególnie jeśli chcesz walkę rozegrać taktycznie, albo robisz to przez internet, a tego nie ma, nie? Mhm. No to ja mam, to jest moja wieczna uwaga do podręczników właśnie, do wszystkich do czwartej edycji, że mi te mapy nie do końca wizualnie siedzą. Faktycznie czasami ich brakuje, drugą rzeczą są właśnie arty postaci, mi też nie siedzą, natomiast to jest ich standardowy styl zachowany, tak? Tak jak we wszystkich innych scenariuszach. Czyli no i jedną rzeczą. Wolisz styl graficzny z pierwszej albo z drugiej edycji? Jeśli chodzi o to, to troszeczkę bardziej mi siedzą, natomiast no ja wolę jednak, jak te arty są, wiesz co, wygenerowane w AI w tym momencie. Dużo takie a la portretowe czy coś takiego, to moim zdaniem dużo atrakcyjniej wygląda niż takie ryciny. To jest jedna rzecz. Natomiast to już kwestia gustu. Fajne jest to, że we wszystkich dodatkach jest jeden sznyt.
i wszędzie to wygląda identycznie, jest to spójne, więc jak się na przykład prowadzi pomieszane te kampanie, no to wszystko to ma jakby jeden wspólny aspekt, to jest świetne. No i taka jedna uwaga, którą zawsze mam do wszystkich tych scenariuszy, to jest to, że jeśli masz list pisany, to że nie ma transkrypcji do nich dorzuconych bardzo często. Czyli tak? Napisanych normalną czcionką drukarską. Tak, zgadzam się z tobą, ale kopuł jest taki, że jeżeli masz wersję cyfrową, to jest wszystko literami, więc możesz je sobie skopiować do Worda i nie ma największego problemu. Zresztą ja to w pewnym momencie zacząłem robić w naszych handoutach, że pod spodem zacząłem wam wklejać ten opis, żeby nie było tego problemu. Zostając jeszcze przy tej kwestii tych rycin, która etelka ci się najbardziej podoba? Etelka z pierwszej wersji, etelka Cubicle 7, czy moja etelka? Twoja etelka była najpiękniejsza. Najwspanialsza z nich wszystkich. Mówisz to dla XP-ków. Nie wierzę. Oczywiście, że nie. Nie wierzę w jedno twoje słowo. Co do pierwszego scenariuszu, on jest bardzo fajny. Tak jak zaczęliśmy, to może do niego wrócimy. On jest bardzo fajny. On jest taki bardzo mocno, ma ten taki klimat warhammerowy i bardzo mi się kojarzy z niektórymi, bodajże z drugiego tomu Gotreka i Felixa, jest jedna przygoda, w którą bardzo mi się kojarzył. Tam jest na cmentarzu taka akcja i bardzo mi się gdzieś z nią tak... Jest bardzo podobny vibe tego nekromanty i takich rzeczy. Albo to było w nieprzygodu... Kurczę, z którymi właśnie z tych przygód mi się to kojarzyło. Że ma taki strasznie vibe gotrekowy. Ja osobiście nie lubię Gotreka. Pewnie mnie tu spalą, ale nie lubię go. Jak nie mało lubię krasnoludy, nie? Więc to. A Gotreka już szczególnie. Ale mniejsza to. Mnie ten stan już kupuje z dwóch powodów. Są dwie rzeczy, które ja uwielbiam w Warhammerze. Nekromanci i Bretonia. I wszystkie te rzeczy są powiedzmy gotowy pomysł na to, co mnie kupuje, to jak najbardziej tutaj jest. No i właśnie mi się tutaj podoba ten motyw, że już są odniesienia do Bretonii. Jest ten motyw nekromantów, bo dla mnie to są najciekawsi, z reguły to są dla mnie najciekawsi antagoniści niż jakieś tam hordy chaosu, więc jest on łatwy i jest trochę prostolinijny. Zresztą, umówmy się. Jest przewidywalny. Umówmy się, wszystkie poza chyba tym rybowronem to są takie bardzo liniowe, znaczy generalnie przygody śledztwa są trochę bardziej rozbudowane, nie są liniowe, bo to może iść w każdą stronę, przynajmniej tak mi się wydaje, ale on jest prostoliniowy, ale naprawdę kupił mnie ten scenariusz i moim zdaniem to jest najlepszy scenariusz w tej książce. Jest jednym z trzech najlepszych, jeśli miałbym powiedzieć. Faktycznie jest dobry. Jeśli to jest jeden z trzech, czyli mówisz, że trzy są dobre, to daje dobrą ogólną ocenę całej książce. Tak, nie, jakby mi się bardzo, bardzo, mnie bardzo gdzieś tam mi się spodobała te scenariusze, które to są wrzucone. Są, powiem szczerze, bardzo dobre, jak na gotowe scenariusze, o którymi ja osobiście nie przepadam. Ja przepadam. Ja uwielbiam gotowce, znaczy wiadomo, biorę gotowce i dużo w nich zmieniam, ale jednak tą bazą, ten szkielet, to u mnie jest z reguły z gotowych scenariuszy. Bardzo mi się podoba to wykorzystanie tego sporu historycznego w tam jednym aspekcie, gdzie ten, który może zrobić mistrz gry, czyli wykorzystanie tych wszystkich trupów na mieście i zrobienie nimi z bajzlu. Ten motyw mi się mega podoba, bo to daje bardzo ciekawe przedzieranie się przez ożywione ulice dla graczy. To jest mega ciekawe, moim zdaniem. Wiesz, bardzo fajny pomysł. Tak, ale ja znowu na przykład mam jeden problem z... Inaczej. Czytałem to i miałem wrażenie, że już to gdzieś czytałem. I nie wiedziałem gdzie, a teraz nagrywałem... Nie wiem, czy to się pojawi wcześniej, czy tamto się pojawi wcześniej, ale Copernicus wypuścił ostatnio też kilka materiałów, które są tylko w PDF-ach i tam jest przygoda do Age of Sigmar, Niezapomniana Noc i tam jest dokładnie ten sam vibe, że wstają żywe trupy, gracze muszą zapobiec pewnemu rytuałowi i generalnie tym największym smaczkiem jest przebijanie się przez te hordy i na zasadzie, czy będziemy powstrzymać rytuał, czy jednak pomagamy zwykłym ludziom, nie? Więc bardzo, 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 bardzo podobnie, bardzo, bardzo, bardzo podobny pomysł na scenariusz, bardzo go
bardzo to podobnie wyszło, ale generalnie mi się to podoba, mnie to kupuje, tylko że tak jak mówię, już masz ten motyw, że tak jak go czytasz, to gdzieś to czytałem. Znaczy, no tak, to nie fajnie jest opisany, fajnie są też, on jest tam rozwiązany, bo tam jest taka mechanika przedzierania się przez dzielnice i fajnie są tam uwzględniona, opisana w tym scenariuszu. To mi się bardzo spodoba, że to jest tak dosłownie, on jest napisany bardzo, on jest dość prosty, mistrz gry wystarczy go przeczyta, porobi sobie trochę notatek i możesz go prowadzić, że nie ma sztucznego wydziwiania, robienia nie wiadomo czego, jest po prostu fajny, względnie prosty scenariusz, faktycznie na max dwie sesje, myślę, chyba że macie drużynę, która się lubi bardzo mocno rozgadać. No. Natomiast jest fajny po prostu, jest taki, myślę, że większość doświadczonych graczy w Warhammerze bardzo szybko skmini, o co chodzi, i bardzo to przyspieszy potem, bo potem wiedzieli, jakie pytania zadawać i tak dalej. Natomiast jest po prostu fajny, jest taki, na przykład żeby gdzieś jako przerywnik od dłuższej kampanii czy coś, to jest świetne do tego właśnie. Zresztą wszystkie te scenariusze są do tego dobre, żeby jako przerywniki. Akurat co tutaj jedyne zastrzeżenie, jakie mogę mieć do niego, to jest to, że ten scenariusz jest bardzo mocno osadzony w Uberstrajku. Jest dosłownie, to jest scenariusz, który wydaje mi się, bo inne scenariusze mają to do siebie, że je w miarę łatwo można przenieść w inne miejsca w Imperium. Ten scenariusz jest bardzo mocno osadzony w Uberstrajku. Przeniesienie go byłoby trudne. Bardzo wiele aspektów trzeba by zmienić. Bo masz wykorzystanie Junge Freudów, którzy no są w Uberstrajku, masz wykorzystanie informacji o wojnach, które były, więc no, ten scenariusz akurat jest problematyczny do przeniesienia gdzieś indziej, moim zdaniem. No dobra. Także. Ale generalnie na plus. Tak. Dobra, no to idźmy do drugiego scenariusza, który ewidentnie jest scenariuszem najzabawniejszym. Przynajmniej według mnie. Rybowron powraca. Klucz scenariusza jest takie, że Rybowron był bohaterem chyba takich, można powiedzieć, nie wiem, czy nie jesteś za młody, ale czy kojarzysz takie książki Harlekiny, takie romansidła. Oj, zdecydowanie. No to mi się wydaje, jak to czytałem, to miałem wrażenie, że o tych książkach, które oni mówią, to właśnie takie Harlekiny o takim powiedzmy Robin Hoodzie, który, znaczy może nie Robin Hoodzie, bo on zabierał bogatym, ale zostawiał sobie, ale przy tym był wspaniały, uwodzicielski i szarmancki. I pewna szlachcianka... Taki złodziej dżentelmen, nie? Tak, taki złodziej dżentelmen. I pewna szlachcianka zaczyna go, mówiąc kolokwialnie, naśladować z nudów. Z nudów, a żeby jeszcze dodać pikanterii, to wynajmuje naszych graczy, żeby go złapali, mimo że ona wie, że to on. Że to ona. Zresztą jest dużo takich, widać bardzo znudzenie tej panny w świetny sposób. Tak, że to jest taka właśnie szlachcianka, która nie ma co robić, nie? I wymyśliła coś absurdalnego, nie? Więc, no, ja nie wiem, jak to wyjdzie w graniu, ale czytając to się bardzo uśmiałem, czytając tą przygodę, nie? Tak, jest to zabawne. Jest zabawny, jest komiczny, ale w taki bardzo warhammerowy sposób. Też mi się bardzo spodobał ten scenariusz. I tu już nie ma tej wady, która jest z pierwszego, moim zdaniem, czyli łatwo go przenieść w inne miejsce Imperium. Po prostu zmieniamy nazwę głównego bohatera, bo ona tam bierze maskę od ptaka, który występuje w jednej, w tej lokacji. Tak, Rybowron. To jest niby ten. Tak, więc możemy sobie zmienić na dowolną nazwę imię złoczyńcy, tak? I tak naprawdę nawet rodu szlachcianki nie musimy zmieniać, bo to jest jakiś tam większy w całym... Może być w innym miejscu po prostu, tak? Więc nie ma z tym większego problemu. I było bardzo fajnie, można go zadoptować do innej przygody, jako przerywnik, czy... Mi też się wydaje, że można go, przynajmniej ja tak myślałem, że można go prowadzić na dwa sposoby. Właśnie na ten komediowy sposób, który wydaje mi się, że jest tutaj głównym przesłaniem autora, żeby to właśnie w taki komediowy sposób prowadzić. Ale wydaje mi się, że można go też przedstawić trochę w inny sposób, szczególnie na końcu, gdy wychodzi, o co chodzi, żeby pokazać,
jak wiele złego mogła wyrządzić to, że jakaś pobabrana szlachcianka się nudzi, nie? Bo ona tam kogoś okrada, ktoś tam... No generalnie jest ludzkie cierpienie wywołane przez to, że jej się po prostu najzwyklej w świecie nudzi. Bo to, że ona komuś ukradła parę złotych koron, to dla niej może być nic, a dla tego zwykłego człowieka, no to może być majątek życia lub coś takiego, więc ja bym się bardziej próbował poprowadzić właśnie na zasadzie komediowym, ale potem na koniec, żeby też pokazać te konsekwencje tych jej. I też fajnie opisane są jakby domknięcie tej historii tutaj. Jest bardzo fajnie zaznaczone, jakie konsekwencje i pokazana ta trochę taka bezkarność szlachty w Imperium. Jest bardzo fajnie zaznaczone, że no w sumie gracze naprawdę muszą się natrudzić, żeby jakiekolwiek ona konsekwencje poniosła, które będą konsekwencjami, a nie aresztem domowym w wielkiej rezydencji. Tak, bo dla niej to jest zabawa, nie? Moim zdaniem teraz najgorszy scenariusz w całym podręczniku. Zdublowane tarapaty. Zacierasz ręce, czyli on jest z tych trzech twoich najlepszych? Nie. On jest... Jakby, tak jak w sensie tu nie ma słabego scenariusza. Jeśli miałbym powiedzieć, który najmniej mi się podobał, to piąty scenariusz akurat. Ale ten jest też jednym z tych słabszych. On ma tą jedną... On jest taki... Kurczę, troszkę tak... Czegoś mi w nim brakuje, ale jeszcze nie wiem czego. Może go kiedyś poprowadzę, to sobie zdam sprawę, co to jest. Ale jest taki trochę bezpłciowy, mi się wydaje. Czy nie wyjaśnimy, o co chodzi? W scenariuszu chodzi o to, jak dobrze pamiętam, że Mimik, czy Doppelhanger, oni się jakoś wcześniej tak nazywali, postanowił podszyć się pod jednego szlachcica, ale żeby przygotować się do tej roli, to podszywa się pod innych ludzi i go obserwuje. I eliminując tych ludzi. Tak to chyba najten. No i wydaje mi się, że jedyny sensowny sposób poprowadzenia tego scenariusza, to jest na zasadzie takiego nawiedzonego domu. Wiadomo, że on jest nawiedzony, nie? Ale tak na zasadzie takiego survival horroru, czy coś takiego, nie? Tam się bardzo dużo dzieje naraz i to może być trochę z mojej perspektywy bardzo ciężki dla graczy. Bo bardzo dużo dzieje się jakby za sceną. To jest trudny scenariusz do poprowadzenia. Znaczy wiesz, mi się wydaje, że on powinien być, przepraszam, że chodzi o słowo, napisany, że on by dużo lepiej się sprawdził, jakby był napisany jako jak w tej formie, jak przygody z ciężkiej, niespokojnej nocy. Czyli na przykład godzina ta i ta dzieje się to, godzina tak. Ta i ta dzieje się to, albo dzień ten się dzieje to i to. Byłoby to bardziej, dużo bardziej przejrzyste, dużo łatwiejsze. A tak jak mówisz, no pod kątem prowadzenia to może być jeden z trudniejszych tutaj scenariuszy, jeśli nie najtrudniejszy. No mi się wydaje, że tutaj jakby bardzo pomocne mogłoby być zrobienie sobie na Foundry mapy tej willi, wrzucenie jej i poruszanie tokenami cały czas. Zrobienie z tego a la plansz, tej przygody a la planszówki, bo tam faktycznie tam się mega dużo dzieje za sceną, bo gracze robią to i wtedy mamy 7 wariantów, co robią postacie niezależne. Tak, i ważne jest też nie to, gdzie są gracze teraz i główny antagonista, ale gdzie są wszyscy inni mieszkańcy tej rezydencji, nie? Więc tak jak mówię, to jest przygoda, która moim zdaniem właśnie tak najbardziej, najgorzej wypada, ale tak jak mówię, z drugiej strony lubię przygody z ciężkich dni niespokojnych nocy, więc może właśnie przedstawienie ich w tej formie byłoby dużo lepsze, dużo odpowiedniejsze. Okej. Tak. Czy chcesz coś dodać? Nie, to już nie ma nic dodania. Fajne jest na plus to, że to jest kompletnie wycięty scenariusz zamkniętej lokacji, więc można go na przykład... Tak, przenieść do każdej innej rezydencji. Też, to jest jedna rzecz, a drugą, że to jest scenariusz, który bardzo łatwo jest poprowadzić na przykład na jakimś konwencie czy coś pod tym względem, że po prostu mamy jedną lokację, to jest jego duża zaleta. Wydaje mi się, że on jest za długi do prowadzenia konwentowego. No, można trochę skrócić, nie? Zawsze gdzieś leciutko przyciąć, albo wiesz, no czasami są wydarzenia, gdzie prowadzisz dłuższe sesje, bo prowadzisz na przykład przez 2 dni na jakichś wyjazdach czy czymś takim, nie? Okej. No mi się wydaje, że to będzie jeden z dłuższych scenariuszy. Ale dobra. Czwarty. Błogosławieństwo, które przelało krew. I to jest mój drugi ulubiony scenariusz w tym. Ja dodałbym jedyneczkę. On jest świetny. I znowu mi się bardzo... Tutaj jest
Tutaj jest to, co mnie kup... Trzecia rzecz, która kupuje mi w Warhammerze, czyli slanesz. I moja krucjata do pokazania tego, że slanesz nie jest tylko bogiem seksu. I tutaj jest to doskonale pokazane. Że on w ogóle te tematy seksualne pod kątem slanesza są tu w ogóle nie poruszane. Tu jest sztuka, tu są artyści, tu jest brak natchnienia, brak weny twórczej. To wszystko sprawia, że nasza bohaterka dogadała się z pewnym demonem. Dostała pewne błogosławieństwa. Przez rok była światowej, no może nie światowej, ale imperialnej sławy artystką. Ale po roku musi coś zrobić, żeby to dalej trwało. A co musi zrobić? Musi zabić osoby. Nie pamiętam, jakie to było słowo użyte. Generalnie przedstawicieli Bogom. Religii. Tak, generalnie przedstawicieli różnych religii. I ona kombinuje, żeby to ok, bo ja chcę to zrobić, ale nie do końca chcę to zrobić, więc zabiję tych takich nie do końca prawych i tutaj się cały. I tutaj się cały ten. Cały sześciu co rok musi zabić. No, więc tutaj się to. I zaczynamy przygodę jak chyba jedna osoba. Jak już pięciu zabiła i jak tak, dobrze pamiętam, i została jej jedna osoba. Dodatkowo są tle w demony, które też mają. Demony, które też mają bardzo fajną historię. Które same tak. W sobie, bo to są wszystko podpadziochy slanesza. Bo wszyscy, którzy podpadli slaneszowi i za karę mają pilnować tej sprawy, nie? Więc taka kompania karna, więc mnie ten styl już bardzo kupuje. A ty jak? Mi się na przykład bardzo podoba motyw, że jest jakby droga, gdzie tak naprawdę nasi bohaterowie w ogóle nie spotykają się z główną antagonistką. Jest szansa poprowadzić go w taki sposób, że właśnie świetne jest to, że oni jakby gracze bardzo w ogóle jej nie wiedzą, oni nie spotykają. I to mi się wydaje bardzo ciekawe, że scenariusz, w którym pomagają lub przeszkadzają głównemu złolowi, nie spotykając go. To jest ciekawe, mi się wydaje. Taka trochę pogoń za duchem, nie? Rzecz bardzo fajne jest, a propos tych pomagierów, że oni mają pewne obłożenia, że slanesz zapomniał im robić niektóre rzeczy, w sensie są demonami, ale na przykład nie mogą przyjść i po prostu spuścić łomotu naszej drużynie. Bo macie tak nie robić, macie to zrobić tak, żeby było, kolokwialnie mówiąc, macie to zrobić tak, żeby było zabawnie, zabawcie mnie, nie? Zresztą jeden z tych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jakichś takich dyrektyw, których oni mają się posługiwać i jedną z nich jest właśnie zabawcie mnie, nie? Więc te demony też lekko nie mają, żebyśmy się ten... I ja na przykład miałem taką rozkminkę trochę czytając tą przygodę, żeby nie poprowadzić jej trochę inaczej. W sensie dać naszym bohaterom do prowadzenia te demony i żeby oni zagrali, pomagali tej głównej antagonistce, ale właśnie w ten sposób, żeby... Taką rozkminkę miałem, nie? Bo te demony naprawdę tam mają takie te obostrzenia, że mnie to totalnie kupiło, nie? Totalnie było to dla mnie raz, że śmieszne, a dwa, że wymagające, fajne, nie? Mi się podoba bardzo ten czar, który tam mają, bodajże niekontrolowanej defekacji. Ale wiesz, że w Cieniu Władcy Demonów jest chyba niezawisna defekacja. Jakoś tak. Co nawet nie czytałem czarów z tego, z cienia. Nie znam tamtego systemu za dobrze. Nurgle mógłby się uczyć, żebyśmy mieli jasność z tamtego systemu. Pięknie. Nurgle mógłby się uczyć. Fajny jest ten scenariusz, podoba mi się. Chociaż tam jest taka jedna mapa patrolowa, która średnio mi się podoba, jest to dla mnie zdaniem bez sensu. Mapka, gdzie jest droga patrolowa w jednej z postaci, jednego z demonów wyznaczona. I ona jest dla mnie taka trochę einfach, bo tam potem się rzuca, gracze rzucają, czy widzą, widzą tam tego demona, czy nie. To jest dla mnie takie dziwne. Natomiast cała reszta jest spoko. To jest świetny scenariusz. Okej. No to przechodzimy nieuniknienie do scenariusza numer 5. Złoto Gór Szarych. Mówisz, że dla ciebie najgorszy, tak? Tak, jest taki trochę bezpłciowy. I wydaje mi się, że jest taki nudnawy, no jakby... Nie znalazłem tam takiego nic ciekawego, no. Nawet powiem szczerze, miałem problem z tą przedstawioną motywacją dla graczy. Była dla mnie słaba.
bo są po prostu pieniądze. I jakby znasz lepszą motywację. No tak, no można jak tam kogoś porwać czy coś. Natomiast jest taki, no, najgorszy. Jest w porządku jakby, ale jest najgorszy z całej piątki. Generalnie w scenariuszu chodzi o to, że nasi bohaterowie zostają wynajęci do ekspedycji w Góry Szare, która w ogóle ma się nie odbyć. Bo gość, który wynajmuje naszych bohaterów, to jest kupiec, który został w to wmanipulowany i osoby, które z jego, że tak powiem, partnerzy biznesowi, no tylko wyciągnąć od niego kasę, wydoić go i żadnej ekspedycji nie ma, a chodzi tam o jakąś mapę, która ma doprowadzić do... Krasnoludzkich zaginionych twierdz, no. I do skarbów, ale tam tego nie ma generalnie, nie? Więc chodzi o to, żeby tylko naszych bohaterów. Więc znowu dla mnie to jest też takie clue Warhammera, że każdy chce cię oszukać. Że tam jest, no nie popadając w paranoję, ale że tam jest każdy twoim wrogiem. Więc mnie wbrew pozorom ten scenariusz się podoba. Ten z mimikiem mi się najmniej podoba. Ale mam jeden problem z tym scenariuszem, bo ja mam wrażenie, że on jest bardzo krótki. Nawet na stronach 10 stron jest. Tak, na stronach podręcznika on zajmuje najmniej. Ale jak popatrzysz, nie wiem czy to rozkminiałeś, ale jak popatrzysz w zakładkę nagrody, to jest scenariusz, na który można wychachmęcić najwięcej pedeków. Według tego, co podaje. Za ukończenie przygody 100 do 150. Hello, kurde, no. Więcej niż my za sesję. No więc właśnie. Musimy pogadać później, jakby. Bo minusowych nie daje, także wiecie. Także tutaj właśnie mi ten scenariusz, tak powiedziałem, się podoba, ale nie, ale to jedna zakładka z tymi punktami doświadczenia. No i wrzuciłbym też właśnie mapkę tą, żeby bogacze mogą na nią spojrzeć. Jest tam opisane, że nie dadzą im ich jej badać, ale mogą spojrzeć, to przynajmniej bym jakąś mapkę narysował. No ale dobra. Poza samymi przygodami są jeszcze dwa dodatki i pierwszy, który dla ciebie mówisz zrobił największe wrażenie, to jest przewodnik po czarnej skarze. Ale nie tak. Pozwolę ci powiedzieć, dlaczego on zrobił na ciebie takie wrażenie, to ja ci powiem, jaki miałem z nim problem. Biorę przewodnik po czarnej skale i pierwsze to czytam, przewodnik po księstwie czarnej skały. No mówię, co? Księstwie? Nie wiem, o co chodzi. Zaczynam to czytać i za nic mi to nie pasuje. Przecież mówię, kurde, przecież my byliśmy w czarnej skale i tam nic takiego nie było. Bo śmierci na rzece Rejk, drogi. Są dwie czarne skały. Nie, tam są czarne szczyty. Tam są czarne szczyty, ale ja czytając byłem święcie przekonany, że to jest to samo miejsce i nic mi tam nie pasowało. Dlatego zaraz widziałem śmierć na rzece Rejk i mówię, no przecież tam są czarne skały, tam to się w ogóle nie spina, to chyba nie jest w ogóle to miejsce. Ja mówię, no tak, no. Czarne szczyty, czarne, ale jest to, wydaje mi się, że jest to problematyczne właśnie. Znaczy, w przygodzie może to doprowadzić do fajnych scen też, nie? Bo tak samo jak w którejś z przygód Ciężkich Dni Niespokojnych Nocy jest bankiet i tam jest czterech bohaterów o imieniu Hans. I to jest świetny problem, który tam generuje różne fajne sytuacje. No i umówmy się, jeżeli ja się dałem nabrać na to, no to nawet gracze mogą się nabrać, więc to jest fajny motyw, aczkolwiek jest to problematyczne, bo ja bym nie nazywał miejsc w taki podobny sposób. Nie? Ale to na tobie to zrobiło największe wrażenie, więc powiedz nam czemu. Powiem szczerze, jest mega dużo fajnych zahaczek fabularnych dopisanych od wydawcy. Przez autorów, to jest i są świetne. I powiem szczerze, tam jest opisana ten spór między Jungem Freudami a cesarzem, imperatorem i on jest bardzo dobrze tu opisany. Jest na tyle dobrze opisany, że można albo zabawić się, napisać całą kampanię, albo w stronę, że gracze wysłani przez panią Nacht, która obecnie włada Oberstreichem i wysyłamy szpiegów do księstwa, którzy mają zadanie uprzykrzać się im, bo tam generalnie de facto jest pokazane, jakby tam zaraz miało dojść do wojny. I to jest świetne. Albo możemy w drugą stronę zagrać, że bohaterowie są po stronie Jungenfreudów, są jakimiś służącymi czy lokalsami i wręcz w drugą stronę rozwiązują problemy.
To jest bardzo ciekawy koncept, bardzo fajnie są opisane. Są, bo wszystkie istotne informacje są dodane, dodatkowe informacje do questów, jest takich questów, do scenariuszy, które można stworzyć, jest bardzo dużo, bardzo fajnych, takich bym powiedział, no są takie dosłownie zahaczki, więc większość trzeba zrobić samemu. Natomiast one w 5-6 linijkach tekstu przedstawiają nam świetny pomysł na scenariusz, który bardzo, że tak powiem, wielorako można wykorzystać. I to jest generalnie moim zdaniem świetnie opisane. To byłem pod wrażeniem i już stwierdziłem, że generalnie muszę poprowadzić tam kampanię kiedyś. Nie wiem kiedy, ale bo mam terminarz do grudnia, zarypany już, ale... Którego roku? Tego jeszcze na szczęście. Okej. Okay. No mnie to tak nie kupiło. W sensie przeczytałem fajny ten, ale nie jest to coś, to, że tak powiem, od razu mi się ten, nie planuję tam wysłać bohaterów, ale ja lubię te lore'owe rzeczy, więc jak najbardziej fajnie mi się to czytało. Uważam na to, że jest to dość obszernie napisane, jest to dość fajnie napisane, jest, są opisani bohaterowie, są przedstawione miejsca, nawet jest słowniczek, nie? Jak tam miejscowi mówią, więc to jest bardzo fajne moim zdaniem. A na końcu zostaje już tylko szkoczę sobie do tego, żeby przeczytać, jak to się dokładnie nazywa. Ubersyrkę i wewnętrzny wróg. I to jest coś, co pewnie tobie się w ogóle nie przydało. Co? Nie czytałem. No to dobrze, że nie czytałeś. To dobrze, że nie czytałeś, bo grasz wewnętrznego wroga. To ja sobie pozwolę opowiedzieć dwa słowa o tym. To jest generalnie wypisane kolejne części wewnętrznego wroga i powiedziane, jak one mają wpływ na to, co się dzieje w Ubersirku. W sensie każda z ewentualnych rozwiązań, jak na przykład upadek Bogenhofen, jest opisane, co się wtedy będzie działo w Ubersirku, żeby w zależności od tego, jeżeli na przykład gracie wewnętrznego wroga i robicie sobie przerwę pomiędzy jedną a drugą częścią kampanii i traficie na przykład do Ubersirku, żeby pokazać, jakie zmiany to tutaj wprowadziło. I na przykład znowu mi, jak tak mówisz o takich motywacjach do innych kampanii, do innych tych, no to dla mnie pojawił się fajny motyw, który pewnie też był opisany w Silnicy Nożycerek, a nawet jeżeli nie opisane, to było dane do myślenia, że tak to można rozwiązać. Ja wtedy na to nie wpadłem, ale jest to trochę bardziej bezpośrednio napisane tutaj, bo w dziale dotyczącym Śmierci Nożycerek jest kwestia Wittgensteinów, jeśli dobrze mówię. To jest ten zamek, który został zniszczony. Pamiętacie ten zamek kultystów w naszej kampanii? Bo to jest tak, jest tutaj tak bardzo ładnie opisane. Zamek został zniszczony, nie ma władców, no ale ktoś tą ziemię musi mieć. Nie? Więc można fajną przygodę właśnie powiedzieć taką polityczną pod kątem starania się o tę ziemię, więc to jest właśnie taki, jeśli już mówimy o jakichś kampaniach, które gdzieś mi się tam w głowie urodziły, to no to tu. No i potem, no i też między innymi dzięki temu dowiedziałem się, co się wydarzy w nieopublikowanej jeszcze po polsku części kampanii, czyli Imperium w ruinie, bo jest to też tutaj zawarte. No wiadomo, na koniec są wszystkie pomoce dla graczy zebrane do kupy i jest indeks, co jest ciekawą rzeczą w przygodach, że dodają indeks, no ale... Indeks zawsze jest spoko. No ale chociażby, wiesz, w przygodach chociażby, tak... Znaczy chociażby dlatego, że masz indeksowanych benów. Tak. I łatwo jest ich potem znaleźć, gdy, wiesz, potrzebujesz na szybko po coś. I to mówię na przykład w kontekście, gdy prowadzisz dłuższą kampanię, to jest przerywniki, gracze chcą pić do jakiegoś BN-a, podejść, pogadać, no to sobie, wiesz, otwiera szybko podręcznik, on jest na tej stronie, pyk. I... Ale fajnie w tym indeksie jest pokazane, że właśnie jakich bohaterów jest najwięcej. Lady taka, Lady Florian, Lady Goldrida, Lady Greta, Lady Hilt, same Lady. Bo samych przy Jungenfreudach masz 3-4 tak naprawdę. Bo Greta Trott też jest od przy Jungenfreudach. Nie, no śmieję się, po prostu śmieję się, że to fajnie zobrazowane. Więc reasumując, jeśli lubicie gotowce, to jak najbardziej jest to zestaw fajnych scenariuszy.
Należy zaznaczyć, że nie jest to kampania, nie? Więc jeżeli chcesz to jakoś połączyć drugim szczugnem, to musisz się nakombinować, ale przecież też bohaterowie, którzy siedzą w Ubersilku, mogą to wykonywać jako każde kolejne prace, nie? Tam nie każda nasza przygoda, nie każde zadanie musi prowadzić do jakiegoś wielkiego finału, nie? Więc to to. Dla mnie ten zalążek o czarnej skale, żeby kupić to tylko po to, jeśli nie lubisz gotowców, jest trochę za mało. Ale może ty masz inne zdanie. Nie, to ta czarna skala, żeby tylko dlatego, to troszeczkę mało. Natomiast uważam, że w Rybanku by się szykowało większą kampanią, Uber's Rape i tak dalej. I chciałoby się właśnie wykorzystać tą mocną, przede wszystkim tą czarną skałę Junga Freudów. To te scenariusze też idzie wykorzystać w ramach tej przygody, na przykład wysyłamy szpiegów do Ubersreiku od Jungenfreudów, tak, no pierwsza część kampanii dzieje się tam na czarnej skale, a na przykład w drugiej części możemy sobie wykorzystać te scenariusze w ramach zajęć między zadaniami wykonywanymi na polecenie RODU. Zresztą wspominałeś wcześniej, że wszystkie poza pierwszym scenariuszem naprawdę łatwo jest przerzucić zupełnie gdzie indziej, a też Ubersreik jest bardzo wspieranym miejscem, bo mamy zestaw startowy, gdzie jest bardzo dużo informacji. Mamy no już drugi tom przygód w Ubersilku, a nie wiem, czy trzech nie ma. Nie wiem, czy trzeci nie jest po angielsku. Tak mi się coś kojarzy, ale nie jestem pewien. Ciężkie dni, niespokojne noce zaprowadzają nas do Ubersilku i właśnie do tego momentu nadania, bo wspominałeś o Lady Nacht, do nadania jej tego... Nie wiem, jak to nazwać tego. No nawet nie namiestnik. Tu. No, ona jest tam jest namiestnikiem. Tak, namiestnikiem. Jak to jest? I chodzi w zbroi rycerza Pantery. Ale to znowu zaspoilerowałem, popsułem komuś kampanię. No trudno, życie. Także ten. Dobra, no to chyba wszystko powiedzieliśmy. Nic więcej już nie wymyślimy. No oczywiście możemy opowiadać takie rzeczy jak... że w PDF-ie każdy link, znaczy każda rzecz z indeksu i każdy rozdział przenosi na odpowiednie rzeczy, ale to jest chyba coś, co jest już standardowe, więc nie ma co, tak, nie ma co tego wspominać. Szata graficzna jest typowa jak dla produktów Cubicu 7 czy Copernicusa. No i ja mam ten sam problem, który mam ze wszystkimi dodatkami do Warhammera. Wybaczcie, ktoś tam kaszle w tle. Więc to, że jak stają na półce, to te znaczki Kopernikusa są za każdym razem się nie zgrywają. Tak, że za każdym razem są w innej wysokości. I to mnie tak boli. Bo ja jestem gościem, który lubi mieć na półeczce wszystko, więc mnie to tak boli, no ale... Ale to jest coś, na co powinni wydawcy zwracać większą uwagę, bo ludzie jednak kupują te wersje papierowe. One przez większość czasu jednak, nieważne jak dużo ich używacie, one większość czasu stoją na tej półce. A ludzie lubią mieć ładne półeczki. Tak, na pewno. Zgadzam się z tobą w 100%. Jeszcze taka dygresja, to kiedyś mówiłem, ale to było dawno. Nie wiem, czy masz jeszcze podręcznik drugiej edycji Warhammera? Nie mam podstawki, nigdy nie udało mi się zakupić. Mhm. Mam tylko dodatki. Okej, okay, bo tam jest taki, znaczy nie wiem, że to problem, taki temat, że ja kiedyś miałem kupioną i ona jest, no powiedzmy, taka. I teraz kupiłem sobie, jak był dodruk, bo ta moja była używana. To jeszcze był... Używaliśmy jej, gdy to było przed czasem takiego 100% grania cyfrowego, więc tym podręcznikiem się wszędzie jeździło. Więc skoro był dodruk i było to w miarę w dobrej cenie, to chciałem sobie kupić. I ona jest tak centymetr szersza. A to jest ten sam podręcznik. Wszystko to samo, tylko nie wiem, czy papier jest grubszy, czy co, ale... Może wyższa gramatura papieru. Tak, ale to tak trochę komicznie wygląda na półce, nie? W sensie, te książki RPG-owe, tak w ogóle mówiąc, bardzo poprawiły swoją jakość przecież przez ostatnie lata. Teraz wszystkie mamy na pięknym papierze kredowym, którego jestem potężnym hejterem. Bo po pierwsze nie można nim delikatnie ołówkiem zrobić jakieś notatki czy korekty, jeśli jest literówka czy coś. A po drugie, znaczy jest to cięższe, natomiast ta druga rzecz, te książki są przez to dużo cięższe. Na przykład mam podręcznik do Wesen, który nie jest na papierze kredowym i jest tak, mimo że jest objętościowo dwa razy grubszy od innych podręczników, to jest dużo lżejszy. Tak jakby jak ktoś zabiera podręczniki wyjściowo gdzieś czasami, nie? To taki przykład. Trzeba wziąć wtedy tą walizkę na kółeczkach. No. Żeby spakować wszystkie podręczniki. No dobra. To ja tobie dziękuję, że nas odwiedziłeś.
Również tak bardzo już, dziękuję. Tak jak już powiedzieliśmy, będziemy starali się w miarę omówić wszystkie. Ile nam to zajdzie, ale będziemy się starać omówić wszystko. Zapraszamy na twój kanał, którego link i gdzieś tu logo wyświetlimy, żeby nie było, tylko nie subujcie go za bardzo, żeby za szybko mnie nie dogonił, także wiecie, tak. Nie, no, może dużą przewagę. To druga osoba sub, także dzięki wam bardzo za poświęcony czas, dziękuję tobie, cześć i do zobaczenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Jeśli podobał ci się ten materiał, zawsze możesz wesprzeć nas na Patronite. Naprawdę 5 zł robi różnicę. A jeśli nie masz wolnych środków, to subskrypcja i kciuk w górę w zupełności wystarczą.